Cześć, z Romanem Szturmanem, w kolejnym filmie, a dziś kolejne, że tak powiem, narzędzie z serii Graphite Energy Plus wlatuje na moje warsztat, a mianowicie jest to zakrętarka udarowa Impact. Dokładny model to jest 58G012. Oczywiście film jest przez nikogo sponsorowany. Akurat ten Impact jest wygraną w konkursie na 2000 subskrypcji mojego kanału i jest on własnością mojego kolegi Mateusza, którego serdecznie pozdrawiam. Zresztą on też trochę pomaga w współtworzeniu tego kanału, za to naprawdę mu bardzo dziękuję. Dobra, tyle tytułem wstępu. Dobrze, może teraz trochę od samej tej zakrętareczce. Samowody jest dosyć lekkie, ona tam niecały kilogram bodajże waży, albo kilogram. Nie wiem, właśnie muszę sobie zakupić wagę, żeby wam to wszystko ważyć. I co ja tutaj mam? Mam tutaj zestawik akurat ładowarkę i baterię 2 Ah i taki zestawik to jest około 300 zł. Oczywiście jedna bateria. Tu jest moja druga. Mateusz na razie będzie ją z jedną baterią. No i co? Wam o tym mogę jeszcze tutaj powiedzieć. No z Graphitem jest właśnie taka nowa seria, właśnie powstała do około roku temu. Ja w niej mam jeszcze Multitoola i w sumie tylko Multitool mnie akurat zostanie w tej chwili, bo to zaraz wysyłam do Mateusza. Dobra, przybliżę kamerę, pokażę wam to wszystko z bliska. I co, lecimy z jakimiś testami, nie będziemy tutaj się rozwodzić długo na temat tej zakrętarki. Lecimy z filmem. I co, tak prezentuje się nasza zakrętareczka, prosta budowa. Co, tu mamy główny włącznik. Tylko tak, zasada jest taka, że teraz mamy wykręcanie, wciskamy. Raz wciskając blokuje się nam. Widzicie, wystaje trochę z tej, trochę z tej. Dopiero musimy na drugi raz wcisnąć, dopiero mamy wkręcanie. Żeby założyć końcówkę, musimy odciągnąć i dopiero nam wskoczy. O. Wyciągnąć, wyjmujemy, wkładamy, odciągamy i nam zaskakuje. I oczywiście tutaj są potrzebne specjalne bity. Czy wiecie, normalne bity też możecie tutaj włożyć, tylko że one się wam nie zablokują, jeżeli nie będziecie mieli takiego wyżłobienia tutaj w bicie. No i co, w sumie to wszystko o zakrętarce. 180 Nm. 2200 obrotów na minutę, 18 V. No to takie tam podstawowe dane. Tu co, jeszcze akumulator ma z tyłu wskaźnik naładowania, ale to tam 4 i 2 mają tak samo. I co jest jeszcze fajne przy tej zakrętarce, że jest uchwyt na pas monterski, narzędziowy i tak dalej. Dokręcamy sobie i możemy sobie ją zawiesić. To jest bardzo fajne. Akurat w Ryobi tego nie pomyśleli w tej mojej, no, ale trudno. Dobra, no i co? Moim zdaniem to chyba już wszystko nie powiedziałem. Koszt jej samej to jest chyba bodajże 150 zł katalogowo. 150 katalogowo? Tak, 150 katalogowo. Bateria chyba kosztuje 120 czy 140. Ładowarka 60, no ale tam w granicach 300 zł czy tam 300 z hakiem możecie to kupić. Dobra, nie gadam więcej. Szykujemy jakieś wkręciki. I co? Testujemy! Nie ma to tamto. Dobra, na razie sobie polecimy tak po długości. I tutaj mamy 15 zwykła, czarny wkręt. Ale żeby nie było, zaraz powkręcamy sobie pionie, także spokojnie. Dobra, zakładam przedłużkę, oczywiście do zakrętarek, przedłużki magnetyczne i bity udarowe. Bo te zwykłe bity wam długo nie wytrzymają. Tych wkrętach pamiętajcie dobierać odpowiednio. Dobra, lecimy od razu z grubej rury. Wkręcik na Torxa, dokładnie na Torxa 40 i wkręcik 14. Cielski. Końcóweczka.
zakręcił, bateria jeszcze naładowana, to spokojnie. Elegancko, tylko że gorąco. Dobra, czekajcie. To może teraz sobie zrobimy inaczej. Będziecie wszystko widzieli? Będziecie. Dobra. Zaraz sobie damy jeszcze jedną tutaj kropeczkę. Będziemy je skręcać, bo wiecie, takie wkręcanie z poprzek, znaczy wzdłuż, to nam nic nie daje, a teraz poprzek. To jest dopiero wyzwanie. Nie ma lekko. Dobra. Torcik już był. To teraz PZ. PH2 jeszcze. PZ2, przepraszam. PZ2 bierzemy. Ale żeby nie było, sobie wkręcimy teraz 14. Zobaczymy, czy da radę. Szkoda mi, nie będę jej katował. A tak z ciekawości zaraz zobaczymy, czy Rajobi dokręci. No ale Rajobi ma 40 metrów więcej i 1000 obrotów też więcej. Też trochę stęka. Też ma trochę. Dobra, wykręcamy. Bo to nie miało być rajowe, tylko to miało być grafik. Czekajcie, tu mam jeszcze wkręcika na Torxa 15, Torx 15. Dobrze. Pamiętam, już przed łóżeczkę bierzemy. Aż przed łóżka ciepło. Ale dobrze. Wiecie, jak ten tareczka, to akurat jest na takie dziesiątki, wkręty i tak dalej. Dobra, od góry. Elegancko. Oczywiście wzdłuż też wam mogę zaraz wkręcić. Bez najmniejszego problemu. A co ja nie wczepię tej przedłużki? O, teraz ta. Czy jeszcze gdzieś miałem tutaj dychę? Nie, o, zobaczymy, czy spróbujemy na klucz, na końcóweczkę zakręcić na dziesiątkę śrubę. Znaczy obstawiam, że tam za daleko jej nie wkręci. Ale nie ukrywajmy też, nie ma co jej tak przeciążać. Może tutaj spróbujemy. Bez problemu, no to jeszcze w poprzek. A co? Może przestawimy troszeczkę. Czy coś więcej widzieli? Lecimy w poprzek. Oczywiście bez nawiercania. Proszę bardzo. Daję radę. Dobra, nie przedłużam, przejdziemy do jakiegoś krótkiego podsumowania. No dobrze, troszkę się nią pobawiliśmy, ale teraz zadacie sobie pytanie. Znaczy zadacie pytanie, zaraz polecam komentarze na pewno, że lepsza wkrętarka, szybciej wkręcimy wkrętarką. Owszem, wkręcimy wkrętarką, ale wkrętarka owszem, szybciej wkręci, ale nas
nam wyłamie nadgarstek. A zakrętarką możemy pracować spokojnie jedną ręką, a wkrętarką musimy drugą rękę trzymać, żebyśmy sobie nadgarstka nie zniszczyli. Owszem, no minusem zakrętarki jest to, że jest trochę hałasu przy tym i tak dalej. Ale to już wiecie, każdy musi sam zdecydować. Ja wam mogę to spokojnie polecić, bo ja przed tym filmem miałem okazję, w sumie 3 miesiące u mnie ona była, testować i spokojnie wszystkie takie wkręty, nie wiem, od 8 do 15 cm na spokojnie kręcała, czy to z nawiercaniem, czy bez nawiercania, z baterią 2 Ah, z czwórką na pewno by jej lepiej szło. No, aż ciepło jest, ale dobrze, niech pracuje, niech zarabia, niech służy Mateuszowi, bo to jest akurat jego wygrana. Dobra, powtarzam się. Co, myślę, że chyba z grubsza to wszystko. Możliwe, że będę miał okazję jeszcze podjechać kiedyś do Mateusza. To wam ją pokażemy po roku użytkowania u niego, bo u niego będzie właśnie też przy paletach robiła. No zobaczymy, no wiadomo, że z Ryobi nie ma co jej porównywać, ale pewnie z Parkside'em, no ciekawe. No wiecie, swoją moc ma, kół samochodu na pewno nie odkręci, no bo to jest jednak tylko 180 Nm. Dobra, dość tego zanudzania, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach, pozdrawiam do słuchania, cześć! A, no jeśli macie jakieś propozycje filmów lub pytania co do filmów, walcie śmiało pod filmem, odpowiem na wszystkie, tak zresztą jak zwykle, tak, wszystko czytam. Dobra, teraz to już naprawdę koniec.